Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpy Eternal Endings. Mówię kolejny, chociaż jest to taki odcinek bardziej dodatkowy. Jeżeli chcecie znać tylko fabułę gry, no to to jest odcinek, który was raczej specjalnie nie zainteresuje, bo będzie on mocno taki opiniowy. Będę tutaj wyrażał opinię o postaciach, zrobimy sobie ranking wstępny. Myślę, że naprawdę jest z czego ten ranking robić. Nie chciałbym też, żeby ten ranking za długo potrwał, bo oprócz tego planuję przejrzeć te Death Certificate, czyli certyfikaty śmierci, a także planuję przejrzeć tam trochę tą galerię artów. Nie chciałbym, żeby odcinek miał kurczę półtorej godziny albo coś, bo już wystarczy prolog był długi. Jedyne co, to w sumie pomyślałem, ale mogę od razu przygotować konwerter wagi i wzrostu, bo wiem, że może być z tym problem. Fit to centimeter, meters może taka będzie najlepiej. Ach, tylko że tutaj ciężko będzie pozmieniać te, wiecie, te jakby takie pokresce, jakby 5,7 na przykład i tak dalej, ale może jakoś to będzie. Może nie dało się to zrobić? Może nie będzie się dało? A może, nie, chyba będzie się dało, chyba powinno być spoko. Tak, powinno być spoko, okej. Tutaj będę miał to i przydałoby mi się drugie takie same, tylko do wagi, to LBS to kilogram. To będziemy od razu mogli sobie wizualizować, ile to waży. Myślę, że to będzie spoko. Dobra, po kolei, bo tutaj będzie sporo tego. Miejsce 16. Według mnie najsłabsza postać po całym intrze. W ogóle Haniendy sobie robił takich ściągawek, no powiedzmy, że pewnie z czasem zapamiętam, kto skąd jest. Miejsce 16. O, w ogóle fajnie, że na niej jakby dwa razy zostaje, no bo jest jedna i druga bliźniaczka, to jest normalne, ale no mimo wszystko. Miejsce 16. Yoon Jung Hoon. Od razu zaznaczam, że te imiona są z tak wielu stron świata, że mogę nie ogarnąć, jak się czyta. Jeżeli coś źle czyta, możecie mnie poprawiać, ale nie podnoście alarmu, bo no bo no i tak to nic to nie zmieni. No, zanim wyjdzie pierwszy rozdział, to zapomnę, co napisaliście, a tutaj no chyba widać, o co chodzi, prawda? Cel Ultimate Aviator, czyli pilot, urodził się 23 sierpnia 1936, zmarł 17 października 1952, czyli zmarł, ile ma lat? 6 plus 2, 18 lat. A 16? Co? Chwila. A, 16, okej, 36, nie 34. Nie wiem, dlaczego czwórka mi się tam wzięła. Wiek 16, wzrost 5,4. 5,4, co by dało nam 164 cm wzrostu oraz waga 117 lbs, czyli 53 kg. Okej, taki wychyla normalny wymiar. Lubi metal, złom bardziej. Nie lubi obiadów, czy tam kolacji. Przyczyna śmierci coś tam z samolotem oczywiście. Propeller to jest śmigło, coś ze śmigłem. Śmigło trochę zabiło, Boże Święty, nawet nie chcę wiedzieć jak. Co o nim mogę powiedzieć? Jest z Korei Południowej. Co mogę o nim powiedzieć? No, według mnie postać na razie taka... A, kurczę, nie zrobiłem predykcji, co i jak, jeżeli chodzi o te bomby i tak dalej. To może będę robił to dosyć na bieżąco, ewentualnie predykcje z wami zrobię jeszcze na koniec, takie wiecie, chapter, kto w jakim rozdziale ginie jakby. Takie oczywiście bardzo wstępne, ale no mimo wszystko, trzeci, czwarty i piąty rozdział. Pięć rozdziałów oczywiście sobie wytypuję, zakładając, że to będzie schemat czysto rompowy, czyli dwa morderstwa w trzecim i tak dalej, i tak dalej. Także tak, co do Yoon Jong-huna. Myślę, że to jest postać, która bardzo szybko odpadnie. Nie widzę go jakoś dalej. To jest taki typowy comic relief, który będzie krzyczał, będzie śmieszny, będzie zabawny, ale nie widzę go jako rozwiniętą postać, która będzie coś dodawała od siebie większego, że będzie jakoś mocniej rozwijana, w jakąś konkretną stronę pójdzie. On będzie taki, jaki jest teraz i do drugiego rozdziału umrze. Tak to widzę. Oczywiście twórca słynie z zaskakiwania, ale no nie widzę tutaj jakiegoś większego zaskoczenia. Jeżeli dojdzie dalej, to podejrzewam, że będzie mnie niesamowicie nudził, bo chociaż wydaje się być spoko i dalej nie oceniam gra rozwoju postaci, to z tej całej ekipy wydaje się być najnudniejszy, najbardziej stereotypowy i przez to najbardziej taki tarto bym określił. Miejsce 15. W ogóle ten ranking bardzo was zaskoczy, jeżeli doglądacie do końca, bo chyba takiej sytuacji jeszcze, znaczy no, nie wiem czy była, na pewno gdzieś była, ale przy którymś fangame, ale przy którym, tak nie trzeba iść. Bonnie Clark. Bonnie Clark jest z USA, przypomina wam Wendy's, tak pisaliście i w sumie rzeczywiście mi też się kojarzy z tą siecią, z twarzą tej sieci tak naprawdę. Jej talent Ultimate, pracownica fast foodów, ciekawy talent, urodzona 4 grudnia 1959 roku, zmarła 22 maja
No to myślałem, że to dzień, kiedy Alan rywam, ale jest dzisiaj 25 maja, właściwie za minutę, w sumie 26. 1978, czyli żyła lat 18. Wzrost to jest 5,3, czyli w sumie bardzo podobnie do kolegi wcześniej. Ona ma 1,61 m, a LBS i waga to jest też bardzo podobna, 52, są w ogóle bardzo podobni wymiarowo. Lubi centra handlowe, nie lubi niedzieli, pewnie przez to, że potem jest poniedziałek. Życzę śmierci, ciepły olej. O mój Boże, strasznie bolesna śmierć. Nie dziwię się, że jest taka dziwna. Tak, 36, co to daje? O kurde, takie coś jeszcze jest? No to słuchajcie, to będzie... Będzie o czym chyba gadać. Dorastając, Yoon Jong-hun zawsze fascynował się mechaniką, chciał się dowiedzieć więcej. Będę tłumaczył to bardzo szybko i gwałtownie. Mam nadzieję, że coś to wyciągnięcie. Rozkładu rzeczy jest składu z powrotem, Kazuichi. Naprawy od młodego wieku, kiedy się zaczęła koreańska wojna, pomimo młodego wieku, wiedział, że musi wziąć udział i walczyć, więc dołączył do wojska, użył swojej wiedzy dotyczącej latania, żeby stać się pilotem. Przed śmiercią on stał się asem pilotstwa, najmłodszym w swojej historii, w historii kraju, czy na świecie nawet. Yoon jest bardzo nieprzewidywalny, często wrogo nastawiony i głośny wokół ludzi. Chociaż mówi, że jest dorosłym, czasami zachowuje się dziecięco, prawie jakby nie rozumiał sytuacji, w której się znalazł. Bywa bardzo niemiły dla ludzi i często wyżywa się o nich. Cechy życiowe, inteligentny, rambunctious, rude to jest rude oczywiście, chociaż na rudeo nie wygląda, choć oczywiście o bycie niemiłym. Rambunctious to jest pierwsze raz to widzę słowo, hałaśliwy oznacza, okej. To tak w kwestii uzupełnienia. U niej z kolei mamy jeszcze zamienia najgorszą pracę w zabawę, ciężko pracuje, jest taka uparta w tym pozytywnym słowa znaczeniu, lojalna, zawsze bierze się wyzwania, które rzuca jej praca, ma bardzo czarującą osobowość, fantastyczną obsługę, co nie obiło się bez echa w miejscu, w którym pracowała, bo udało jej się wstrzesić taki umierający biznes i stać się twarzą jedną z największych restauracji fast foodowych. Kurde, to jest chyba rzeczywiście postać, która jest wzorowana na Wendy. Tam pewnie jest jakaś Wendy, która stoi za tą sieciówką Wendy's. Bo nie jest samodzielną osobą. Bardziej, czy taką opiekuńczą, troszczy się bardziej o ludzi wokół siebie niż o samą siebie. O ich wygodę i bezpieczeństwo. Zawsze żartuje, nieważne jak bardzo to się do sytuacji odnosi. Przepraszam, nie jak bardzo się do sytuacji odnosi, tylko jak bardzo ta sytuacja jest nadająca się do żartów. Przez to ludzie myślą, że ona może być taka nieszanująca, ale biorąc pod uwagę jej osobowość, to nie jest tak. Bonnie rzadko jest... rzadko jest pozytywna, zawsze patrzy na rzeczy pesymistycznie, nawet bez próbowania walki o to, w co wierzy. Ja czytam te dwa pierwsze akapity, to miałem wrażenie, że to ma innej postaci, z której ten ostatni bardzo dobrze pasuje. Ja właśnie ją wziąłem za taką marudną, nie za bardzo wiedzącą, co chce od życia dziewczynę. Jest silly, taka głupiutka, ale nie taka, że durna, tylko po prostu głupiutka. Taka opiekuńcza i pesymistyczna. Bonnie ogólnie do mnie nie przemówiła, wydaje się, że jest troszkę zbyt głośna, zbyt taka hej do przodu. Mało wnosząca, miałem wrażenie, że nic mądrego za bardzo nie powiedziała, chociaż początkowo zrobiła na mnie dobre wrażenie, to teraz po czasie, jak tam jeszcze były kolejne sceny z nią, to mam wrażenie, że taka zapchaj dziura trochę postać, oczywiście nie mówię, myślę, że ona akurat może się rozwinąć, aczkolwiek jak na sam start nie przekonała mnie do siebie, za bardzo mnie nie kupiła, to no... Bardzo jakby zdecydowanie najgorsza z dziewczyn, w ogóle zostawiałem się czy nie dać jej na samym końcu, ale ten pilot mnie trochę bardziej wkurzał. Ona, no ładna jest z designu, ale absolutnie mi się nie podoba pod innymi względami i właśnie ten pesymizm, no mam wrażenie, że jest taka typowa narzekaczka wszystko, tak bym ją określił, a to, że ona daje radość innym i tam pomaga, to może w tym wszystkim się to znajdzie, ale ja to nie czułem kompletnie. Dalej, miejsce 14. Fernando Gomez, Ultimate Server, urodzony 20 czerwca 1958 roku, zmarł 21 października 1984, lat 26, wzrost 6,3, co daje nam w sumie 1,92 m, dosyć wysoki, zresztą widać to było, i waży
223, czyli 100, ponad 100 kg delikatnie. Lubi autostrady, nie lubi szkła. Został ścięty? Okej, okay. Kojarzy mi się to z takim porachunkami, jak to jesteś uprawnie. W Brazylii to chyba jest takie samosądy uliczne są, nie mówię, że jakieś popularne, ale po prostu zderzają się częściej niż w innych częściach świata. Brazylia, no i taki zadowalacz ludzi, Fernando, zawsze jestem tym, kogo szukasz, jeżeli szukasz przyjaciela. Jest niesamowicie lojalny, chce pomóc każdemu i wszystkim, nieważne, czy zła jest sytuacja. Pomimo, że to jest znany jako surfer i wygrywał na całym świecie wciąż, trzyma się swojego miasteczka, gdzie się urodził i jest tam strażnikiem takim ratunkowym. I to właśnie dotrzymało to, że trzymał się tego miasteczka swojego, trzymał go przed jakimś dalszym rozwojem. Żyje w przybrzeżnym miasteczku, Fernando używa morza jako ucieczki od swojego ciężkiego życia rodzinnego. Bo zawsze to pamiętał, surfował i pływał. Uwielbia, kiedy jest rozpoznawany za hobby, które wykonuje. I wygrywanie tych turniejów kolejnych czy zawodów daje mu tą rozpoznawalność, której on też bardzo pragnie. Bardzo troszczy się ludźmi, jak ludzie na nią patrzą. I nie ucieknie się przed kłamstwem, żeby upewnić się, że ludzie będą myśleli o nim pozytywnie. No tak właśnie trochę na niego pusto spojrzałem. Ogólnie wydaje się być okej kolegą, ale chyba bardziej dalsza relacja byłaby męcząca. Jest lojalny, motywujący i nieszczery. Właśnie chyba ta nieszczerość została bardzo dobrze przedstawiona, bo od razu odniosłem właśnie takie wrażenie. I przyznam wam, że po prostu, no taki się jest typak. Widzę, że kiedy będzie miał okazję, to kogoś zdradzi, kogoś zaatakuje. Nie za bardzo mnie przemawia. Ogólnie myślę, że będzie szorował dno, bo to jest taki w sumie z tej całej grupy sportowiec. Nie mamy chyba takiego perfidnego sportowca, może nie pamiętam, ale to jest chyba najbardziej sportowiec, no i chyba będzie takim głupim mięśniakiem, który będzie, no nie będzie zły, ale no to jak jest opisany tu nieszczery, to o Jezu. Będzie ciężko. Dalej. Miejsce 13. Zajmuje pani Zhao Ying. Nie wiem, dlaczego napisałem Ying. Link znaczy się, a tu jest Ying. Ale to podejrzewam, że coś mi się przeskoczyło przed oczami. Ultimate śpiewaczka, urodzona 26 kwietnia 1903, zmarła 23 lutego 1932, lat 28. Wzrost 5,5, co daje nam dokładnie 167 cm wzrostu, waga 108 kg, jest bardzo leciutka, 49 kg niecałe. Lubi intertitles, to nie wiem, czy to jest takie intertitles, to są napisy? Może chodzi o ci tytuły? Nie lubi hazardu, no i zginęła w pożarze. Przepraszam, tutaj chciałem kliknąć. Z talentem i wpływem Zhao Ying jest... No nie można jej olewać, jest znana ze swojego śpiewu, który uwodzi ludzi na całym świecie i pięknego głosu. Nie tylko śpiewa, ale jest też aktorką teatralną i filmową, a także utalentowaną tancerką. Lubi wyrażać siebie i te trzy talenty pozwalają jej to zrobić. Ale ona wciąż chce więcej atencji. Ale co ona może dostać, kiedy ma już wszystko? Bardzo jest wyrozumiała, zawsze jest posłucha i działa jak taka matczyna figura. Jest przyjacielska, łatwo się z nią gada i się z nią tak jakby w ogóle zaprzyjaźnia. Bywa kompulsywna, czy taka powiedzmy gwałtowna. Jest też taka zbuntowana, nie boi się walczyć z rzeczami. Nawet kiedy nie ma wyboru. Zhao Ying ogólnie, muszę wam niestety przyznać, że troszkę mi popisałeś o tej voice actorce i rzeczywiście ten głos bardzo mi pasuje, bardzo psuje, ona jest w ogóle z Chin, bardzo mi pasuje do niej i bardzo psuje taki jakby cały wydźwięk w postaci i to jest w takiej grupie, no bo fajnie, że w ogóle ma ci głos, ale według mnie ten głos tak kompletnie do niej pasuje, że to jest niesamowite. W sensie ładny jest głos aktorki, ale kompletnie nie do tej Zhao Ying, kompletnie. Myślę, że nawet by się znalazły lepsze postaci w obsadzie, do których by pasował jej głos. Tutaj kompletny przestrzał. Poza tym, no taka ciotka, taka matka raczej będzie dużo pozytywności wkładała do grupy, chociaż też widzę ją gdzieś jako morderczynię potencjalną. Jakąś trucizną się posługującą.
Ogólnie rzecz biorąc, nie powiedziałbym, że jakoś mi się super spodobała, ale też na pewno nie jest złą postacią, jest po prostu taka sobie, taka średnia. Te w sumie pięć najniższych postaci do 11, czyli ta i jeszcze jedna kolejna, to są postaci, które mi się, nie powiem, że nie podobają, ale są dla mnie średnie. Już potem się zaczęły coraz lepsze, a topka to już jest top of the top. Także to jest za nami, miejsce 12. Przechodzimy do Petry. Petra Nightingale, Ultimate, opiekunka nad starszymi, urodzona 1 października 1987, zmarła 14 października 2006, 19 lat miała, wzrost 5,8, co daje nam wzrost 1,76 m, waga 122, czyli około 55 kg, lubi radio, nie lubi prezentacji, udusiła się, jest z Anglii, no i co do opisu, pomimo stylu, Petra interesuje się, jest zainteresowany są dalekie od współczesnych rzeczy, lubi rzeczy stare filmy, technologie, starych ludzi, starą muzykę, gry, wszystko co, o czym gadaliby dziadkowie, Petra to uwielbia, pracuje z seniorami, jej celem życiowym jest pilnowanie ich, opiekowanie się jak największą ilością, żeby być taką perfekcyjną wnuczką. Często się zaprzyjaźnia z tymi ludźmi, z ich rodzinami. Zawsze ma taką niską energię, jest zrelaksowana, w sensie jest taka spokojna, zrelaksowana. Zawsze próbuje patrzeć z jasnej strony na rzeczy, z głową do góry, pozytywna. Czasami wydaje się to być taką wręcz ignorancją. Czy ona na pewno jest taka szczęśliwa, czy taka wesolutka, czy tylko robi to na pokaz. Jest bardzo taką clingy, czyli taką przylepą. Kiedy ma przyjaciela, zrobi wszystko, żeby zapewnić, że... żeby trzymać się tej osoby po prostu. Jest troskliwa, pozytywna i niestety właśnie to jest przyczepą. Co do Petry, myślę, że Petrę trochę bardziej poznam, to trochę bardziej polubię. Na razie wydaje się być taką pierdołą. Na pewno będzie miłą postacią, ale nie za bardzo ja na takie postacie czekam w Zabójczych Grach. Oczywiście są one potrzebne, ale no, nie znaczy, że muszę je lubić. Raczej nie za bardzo do mnie przemawia na razie. W sensie niczym mnie nie zraziła, ale na pewno też mnie niczym nie zaciekawiła. Nie jestem aż za bardzo ciekawy, tak samo jak w przypadku pozostałych postaci. Nie jestem jakoś ciekawy, co te postacie wniosą. Mam wrażenie, że one wszystkie, przynajmniej te 5, co wymieniłem, wszystkie te postacie odpadną. I po prostu, no, nie mam na co, nie czekam realnie na żaden jej rozwój, aczkolwiek to z chęcią go poznam, bo bardzo muszę się zmienić zdanie, to jest mimo wszystko dalej prolog, chociaż poznaliśmy ją całkiem dobrze. No taka, rzeczywiście przepija się do tej Zhao Ying, na razie na pewno mnie nie zaczarowała, Dalej miejsce 11, tu się zaczęły postać według mnie już przynajmniej dobre, jak nie bardzo dobre. Miurio Nirenda. Ultimate Ecolog, urodzony 5 czerwca 2062, zmarł 8 stycznia 1984, wiek 21, wzrost równe 6, co daje nam 6 stóp, to jest 1,82 m, waga 126 kg, czyli 126, czyli 57, bardzo, bardzo szczupły jest, lubi wirtualną rzeczywistość, nie lubi prokrastynacji. Flagi niestety nie znam, bo to jest afrykańskie państwo. Może z ciekawości szybko zobaczyć, ale wątpię. Countries flags, ale wątpię, żebym to jakoś szybko. Może znajdę. To jest, moi drodzy. Czekajcie, może trochę sobie to powiększę. I zaraz wam powiem, co to może być za kraina. To jest Zambia, on jest z Zambii. No i co do tego. Urodzony lider, chciał ocalić świat przed katastrofą naturalną, jest bardzo pasjonatem tego tematu, bierze udział w różnych wydarzeniach, debatach, protestach, ma organizację, chce, żeby wiadomość doszła dalej, bardzo podjarał różne osoby, jego praca po prostu inspiruje, a czy on na pewno może to osiągnąć, poza ekologią. Lubi technologię i robotykę, też trochę chyba wyklucza. Lubi robić rzeczy sama i sterkować, nigdy nie kupuje coś, jeżeli myśli, że jest w stanie to stworzyć. Jest znany w świecie online. Lubi grać w MMO. I jest tam znany przez swoją wrogość i ekscentryczność. Jest bardzo uparty, zawsze chce zmienić umysł innych wokół siebie, nieważne jak bardzo
myli się. Jest uparty, szczery oraz jest pasjonatem. Powiem tak, to jest postać, która jestem prawie pewien, że będzie bardzo ważna fabularnie i będzie dobrze opisana, chyba że pierwszy zginie, ale jestem tych rzeczy pewien, aczkolwiek wydaje mi się, że przez to, jak tu jest osobą, nie spodoba mi się po prostu jako postać. Może być super ciekawy, ale po prostu będzie brakowało tej subiektywności, tego subiektywnego. No słuchaj, Julio, lubię cię. Raczej tak nie będzie. Obawiam się tego przynajmniej na ten moment. Powiem wam, że no, ta upartość, to dężenie, to bycie liderem, ale w takiej sprawie, no nie wiem, ja osobiście no, uważam, że on będzie taki bardzo natarczywy, właśnie taki uparty, męczący, będzie próbował przekonywać. Myślę, że on może być jakimś organizatorem jakiegoś wydarzenia. Jak wiecie, w tych fangarach zawsze te spotkania, przyjęcia, po których coś pada. I on to zorganizuje, będzie potem się obwiniał, będzie się zmieniał. Na pewno długa... Wygląda jakby wokół niego i na nieoczka długa droga, szczególnie, że on już w prologu dostał, więc myślę, że to może go wyłączyć z potencjalnego bycia ofiarą, na jakiś czas przynajmniej. I no, jestem pewien, że będzie takim może nawet nieopisanym antagonistą tej grupy. Nie takim typowym złym typu Krukic czy Agito, czy złym, no wiadomo, że to nie jest zła postać, tylko rozumiecie. Ale będzie taki... będzie gdzieś tam zawsze po tej drugiej stronie przeciwnej od Krystal, o ile Krystal będzie do końca protagonistką. Także miejsce 11. Miejsce 10. Zajmuje... Daniel... Palson. Jego flaga, Boże, czy to jest... Wybaczcie, ignorancję, czy to jest flaga, tylko się upewnię. No, nie jest, czyli dobrze. Czy on jest... Co to jest za flaga? Czy to jest... O Jezu, to też nie jest ta flaga? Czy to nie są przypadkiem... Nie są te... Kurczę, nie wiem, co to jest za flaga, przyznam szczerze. Blue flag with red and white cross. O! Widzę Islandia. A co ja? A, ja Irlandię wpisałem i stąd pomyłka. Islandia. Okej. Okay. Jest z Islandii. Jest ultimate modelerem miniaturek, w sensie figureczek. Jest z 13 lipca 2021 roku. Zmarł 15 października 2078. W ogóle dużo osób w październiku zmarło. Lat 56. Wow! Najstarszy członek na razie. Myślałem, że Zhao Ying jest w ogóle dużo starsza, a on jest naprawdę starowaty. Wzrost około 180 metrów, zaraz wam powiem dokładnie. 179, waga 210, co daje nam na kilogramy 95 kg. Lubi instrukcje, nie lubi apartamentów i został porażony prądem. Żył długim i niebezpiecznym stylem życia, przez większość życia, w końcu osiedlił się razem, osiedlił się i po prostu zaczął nowe hobby, odkrył miłość do różnych takich, do takiego rzemiosła, szczególnie do modelingu, tych modelingu tych figurek. Dało mu to dużo szczęścia i miłości w życiu, pokazuje swoją miłość poprzez różne projekty. Bardzo zaczął pokazać to online i niesamowicie go to wyboostowało. Wykorzystuje spokój, który go spotkał w życiu, i tą cichą osobowość. Dla niego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie zawsze chce pomagać, to zależy od tego, czy ktoś chce pomocy. Co można spodobać, że ten bardzo drastycznie się zmienił. Ma problem z wybaczeniem. Może być wobec siebie taki krytyczny, kiedy czuje, że popełnił błąd. Spokojny, można na nim polegać, no i taki właśnie rozpamiętujący bardzo. Daniel, w ogóle już sam fakt, że jest starszy, bardzo mi się podoba, ale powiem wam, że jego postać w ogóle mi jakoś teraz zaciekawiła. Czuję się przy nim takie ciepło bijące od niego, czuję, że on będzie takim poczciwym gościem o dobrym sercu. Chociaż no trochę... Ten ostatni akapit trochę niebezpiecznie zabrzmiał, no ale nie szkodzi. Ogólnie bardzo pozytywne wrażenie, właśnie wydaje się być taki ciepły. Jak Zhao Ying jest opisany jako ta matka drużyny, no to ja to nie czuję, czyli grupy. Ale akurat u niej odczuję, że on mógł być takim ojcowską figurą. I to w sobie by było coś świeżego, zawsze mamy te matczyne figury. Ta postać i ta, i zawsze to jest ta pani stojąca za tym spokojem, za tym figurą bycia matką. A ja chcę zobaczyć figurę bycia ojcem i na przykład zobaczyć Daniela jako doświadczonego gościa, który ma wokół siebie dużo młodszych ludzi, w większości, ale powiedzmy, że on jest najstarszy.
Chociaż nie wiem, co przed Dembele z tym gniazdem swoim, też może być dosyć stary, albo Ernest. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że w wielu przypadku właśnie mamy idealny materiał na takiego, no, ojca drużynowego i fajnie było zobaczyć go, no, też nie widzę go jako przeżywającego, ale może chociaż kawałek dalej, co wie? Także bardzo pozytywne pierwsze wrażenie i wydało się być taki poczciwy, zawsze pomocny. Dalej, miejsce dziewiąte. Miejsce dziewiąte zajmuje nie kto inny jak Vivian Wright, Kanadyjka, ultimate nauczycielka, urodzona 4 maja 66, zmarła 24 listopada 2015, lat 49, o, to bardzo też w podobnym wieku co on. Wzrost 5, równo 5, co daje nam 1,52 m i 134 waży, czyli jest bardzo niziutka w ogóle. Czyli 60 kg. No, to taka dosyć taka, nie mówię, że jakaś duża, tylko po prostu, no, akurat w porównaniu z innymi ma dużo bardziej zdrowe te wymiary. Nie jest jakaś chuda i wysoka, tylko jest po prostu taka, według mnie, normalna. Lubi żelowe drupisy z brokatem. Nie lubi obgadywania. Zginęła w wypadku samochodowym. No tak, była zła na tego swojego oprawce. Jest taka słodka i ciepła, ale bardzo może to się zbuntować, jeżeli... A nie, ona chce... Ona jest jakby taka uparta, żeby najbardziej zbuntowanych uczniów zmieniać w ciężko pracujące jednostki. Chociaż specjalizuje się w młodszych klasach, to uczy się właściwie każdego przedmiotu. Niesamowicie szybko się uczy. Jest takim wzorem dla dziecka. Często uczy wszystkich wokół lepiej niż nauczyciele, w sensie, że ona chyba jest tak dobra, że innych nauczycieli, którzy uczą innych przedmiotów, też potrafi jakby prześcignąć. Jest dosyć wrażliwa, łatwo ją źle nastroić, w sensie w zły nastrój wprowadzić, jeżeli nie wszystko idzie po jej myśli, nie widzi zmian, trzyma się rozpiski, bo inaczej się robi taka zdenerwowana. Bardzo łatwo może wpływać na innych ludzi. Przez to w szkołach bardzo ją chcą jako osobę. Czasami ma problem ze złością, więc dobrze jest unikać jej złego nastroju. Jest kontrolująca, delikatna i słodka. Vivian bardzo mi się spodobała jako postać, no ale tutaj już się zaczęły naprawdę dobre postacie i te wszystkie dalsze, no, po prostu bardzo mi się podobają. Nie muszę słuchać 11-10, ale są naprawdę bardzo spoko. Vivian też jest taką postacią, fajna, twarda babka. Myślę, że może być też taką osobą, która będzie sporo mieszała, która będzie miała swoje zdanie, będzie łatwo przekonywała ludzi, co dla nas, jako dla osoby, która będzie na przykład po tej dobrej stronie barykady, będzie ciężkie do skontrowania. Także bardzo, bardzo, bardzo spoko postać. Fajna babka, taka właśnie od razu, totalnie ma vibe nauczyciel, totalnie. To jest taka typowa wasza wychowawczyni z jakiegoś liceum albo coś, typowa. Niesamowicie zostało to oddane. Co poza tym, jestem ciekaw jej postaci. Na pewno jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie postaci, bo tutaj myślę, że ona może naprawdę być bardzo fajną i bardzo wpływającą rozgrywkę postaci. Czy też będzie? Zobaczymy. Dalej, miejsce ósme, czyli wchodzimy już w top 8. Miejsce ósme zajmuje, albo zajmują... I nie chodzi o tamte panie, tylko o Janish Deol. Janish jest z... O, czy to są Indie? Nie wiem, czy w Indiach, czy w fladze Indii są te takie... Indie... Jest to takie kółko, tak, to są Indie. Ultimate choreograf, albo choreografka, 29 kwietnia urodzony, 2029 roku, 6 lipca zmarł, 2054, więc miał lat 25, wzrost 6,1, co daje nam pewnie z jakieś dobre 1,85 m, bardzo podobny do mnie wzrost, no i ma 150 lbs-ów, czyli 69 kg, w sumie bardzo podobny wymiary ma do mnie, tak naprawdę. Lubi kontrowersje, nie lubi venting, nie wiem co znaczy venting, podejrzewam, że to jest jakieś określenie na coś, nie chodzi o wentylację, tylko o coś innego. Od upadku zginął. Kontrowersyjna postać. There are antics on the internet. Dał mu trochę uwagi. Bardzo talentowany tancerz. Chce się stać tancerzem, ale niestety musiał zająć się choreografią.
i uczytałem cel dla własnej radości. Starczą osobowością zabawną i tak dalej. Janisz jest świetnym nauczycielem i może uczyć najbardziej skomplikowanych rutyn właściwie każdego. Jest bardzo zrelaksowany, rzadko gada poważnie i zawsze jest wychillowaną i niepoważną osobą. Zawsze celuje wysoko, kocha słabe, nieważne jak ją zdobędzie. Nieważne co mówią, ważne żeby mówili. Cieszy się wkurzeniem ludzi i często wywołuje różne dramy, przez co przez wiele osób jest nielubiany. Zrealizowany, ambitny i wkurzający. Ja Janisza na razie daję dosyć wysoko. Jest to postać, która może iść albo jeszcze wyżej, albo spaść o parę pozycji w dół, bo to jest postać, która no, co do zasady nie powinna mi się podobać. Ja nie lubię tego typu osób, nie lubię takich dramiarzy, takich... Lubię i nie lubię, no właśnie stąd jest cały problem. Z jednej strony wywołuje we mnie sporo dobrych emocji, sporo takiego... No patrzę na niego pozytywnie, z drugiej strony tak... No, czy na pewno... Jakoś tak nie do końca mnie przekonywać, może w pewnym momencie zrobić po prostu męczący. Na ten moment jednak po tej nawet 4-godzinnej dawce prologu, gdzie sporo Janisza było, myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że będzie spoko, myślę, że będzie taki dużo miał do powiedzenia, że będzie ciekawy przez to, że będzie zastrakiwał z różnymi rzeczami ze sobą związanymi. Czy też rzeczywiście będzie? Nie wiem, ale zobaczymy. Na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiony na jego postać i mam nadzieję, że będzie dostarczał właśnie w tym swoim stylu. Mam nadzieję, że po prostu w pewnym momencie nie będzie sytuacji, gdzie Janisz zacznie się zatracać, że zacznie to załamywać. Myślę, że jeżeli mamy osobę, która jest może wredna, ale jest taka bardzo pozytywna, bardzo kolorowa, pełno życia od tej postaci idzie, to myślę, że jeżeli taka osoba się zacznie załamywać, to już będzie się bardzo źle na to patrzyło i to nie o to chodzi, żeby smutnych ludzi chować do szafy. Chodzi bardziej o to, mówię tak czysto przykładowo tutaj w Zabójcie Grze, nie? Że po prostu złamałoby mi się serce, bym zobaczył taką postać, która jest załamana. No, szkoda by było i tyle. Tak przynajmniej odebrałem, że taką dobrą duszę, ale wredną tego całego towarzystwa. Miejsce siódme? Esteban Ramirez Vel Naoyuki Arai. Nie ma talentu. 27 września 2404 się urodził. Zmarł 12 listopada 68. Myślałem, że ta data będzie taki, o Jezu, trafił się jakiś Esteban, nudziarz, pewien fotograf, a to się okazuje, że to może być bardzo ciekawa postać, ale jest dosłownie dzień od moich urodzin i jego śmierć. Lat 24, wzrost 5,5, co daje nam 1,67 m, dosyć niski, 162 pouncy, czyli 73 kg waży, lubi monety, nie lubi maili, utonął, jest z Japonii. No i co do samego opisu, łatwo się ze wszystkimi dogaduje, jest stać przyjacielski, często wpakuje się w niebezpieczeństwo, w tej życiu jakby nigdy nie zginął, ma taką swoją charyzmę, spryt i trochę szczęścia, ale jest też trochę bezmyślny. Nigdy nie pracował, jego hobby to fotografia, malowanie i podróże, dobry jest w fotografii oraz malowaniu, ale nie bierze ich zbytnio poważnie, co do podróży, po swojej śmierci, after his first death, po pierwszej śmierci? Nie wiem dlaczego to coś tu jest źle napisane. Zamieniło go to w życie, takie wakacje całe życie, a nie pracę, na Yuki zginął bez celu. Chyba mu to nie przeszkadza, chociaż... on chciał pójść tam, gdzie go życie zabierze. Naoyuki jest naiwny, rzadko rozumie bezpieczeństwo, w którym jest, albo konsekwencje jego akcji. Przez to może być bardzo niebezpieczny. Przez to, jak bardzo nieostrożny może być. Jest taki przyjacielski, uparty, ale też naiwny. Co do Naoyukiego, to przyznam, że wydaje mi się, że on bardzo mocno spadnie. Mam wrażenie, że trochę to była taka zasłona dymna, czy z jednej strony nie ma talentu, to już jest ciekawe. No to jest wyłamanie ze schematu, jest bez talenciem. Nie jest to trzy znaki zapytania, tylko to jest bez talenciem. On nie ma talentu, chyba że ma, ale no... Na razie znam go jako bez talencie i patrzymy na bez talencie. No i była ta kwestia ze zmianą imienia. Właściwie z podaniem złego. No i tutaj zapala się lampka, no bo to zapowiada, jakby to był jakiś taki mieszacz, jak to taki... Ja już od momentu, kiedy on zaczął to rozszukiwać, przestałem mu kompletnie ufać, ale to nie...
Dosłownie jakbym powiedział, że słońce jest na niebie, to ja bym powiedział, nie, nie, to nie może być słońce, nie ufam ci. Dosłownie tak bardzo przestałem ufać, dlatego pojawiły się też oczekiwania, no bo taka postać, która wywołuje takie emocje, tak bardzo się jej nie ufa, tak bardzo miesza prostymi swoimi jakimiś zadaniami, no aż się zapala lampka, takie kurde, no coś tu jest nie tak, prawda? No i powiem wam szczerze, że teraz jak już na spokojnie wtedy usiadłem, to sam nie wiem. Wydaje mi się, że to może być po prostu taka, była zasłona dymna, tylko czy... Tutaj się pojawia pytanie, czy jest sens coś takiego robić? Bo to jest oczywiście możliwe do zrobienia, ale... No, fikcja rządzi się swoimi pewnymi zasadami, żeby była ciekawa, musi być skonstruowana w odpowiedni sposób. A tutaj to nie brzmi jak odpowiedni sposób, żeby dać kolesiowi, nazwę go inaczej, twórca, powiedzmy, że tak sobie pomyślał, nazwę go inaczej, będzie beka. No nie, no raczej tak nie działa. Raczej coś będzie tutaj schowane, raczej on rzeczywiście będzie jakiś manipulacyjny i będzie oszukańczy, ale czy na pewno? No właśnie, te pytania się pojawiają, nawarstwiają, dlatego na razie Esteban, przez to, że zaciekawił, daje na 7 miejsce. Jeżeli będzie taką postacią rzeczywiście, jaką teraz opisuję go, no to kurde, ciekawie. Ale jak nie będzie, no to nie wiadomo. No to nie wiadomo. Tak czy siak. Dalej przechodząc, miejsce 6. Omar Dembele. Ultimate doradca relacyjny, to w ogóle się zaczynają już postacie, myślę, takie S-tier dla mnie. Znaczy, na razie, wiadomo, że to jest wstęp, ale te wszystkie postacie, które teraz zostały już pozostałe 5 pozycji, naprawdę bardzo lubię. Doradca 20 lutego 39 się urodził, 13 marca 69 zmarł, miał 30 lat, wzrost 5,9, czyli dosłownie tyle samo, co... nie tyle samo, było 5,5. 1,79 m to jest, a waży 152 lbs, czyli 69 kg. Wszyscy mają normalne wagi i wzrosty, więc no. Lubi interpretować sny, nie lubi kawy. Został zmiażdżony. Jego flaga to jest, o Jezus, tych flag też jest niestety parę bardzo podobnych. Zaraz wam powiem dokładnie, bo sobie tylko wbiję, tylko czekajcie, o są tutaj, bo to też jest afrykańskie, to nie wiem, czy to nie jest jakaś Ghana, czy coś takiego, czy jakaś... już widzę, czekajcie, tylko muszę sobie powiększyć. To jest, moi drodzy... nie, to jest... To nie jest Ghana, Ghana inaczej wygląda. To jest Guinea? Nie wiem, jak to się po polsku czyta. Guinea po prostu. Guinea, jest Guinei. Nie wiem, czy to się czyta, jeżeli... Wybaczcie, generalnie z geografii nie jestem totalną nogą, ale no tych afrykańskich krajów kompletnie praktycznie nie znam. Znam dosłownie parę pojedynczych, tarta Afryka jest dla mnie po prostu, no nieznana całkowicie. Chcesz rozwiązać spór? Omar Dembele jest kimś dla ciebie. Jest świetny w czytaniu prawdziwych odczuć ludzi. Może wyciągnąć z ludzi prawdę i pomóc im doradzając. Pomimo tego, że brak mu formalnego treningu, Omar zaczął sukcesywną karierę na markecie jakiegoś doradztwa małżeńskiego. Chociaż brak poleceń mogło wydać się podejrzane, to jest niezaprzeczalne. Doradztwo Omara działa i on pomógł niezliczonej ilości par, rodzin i przyjaciół w ich konfliktach, w łataniu relacji, które inaczej byłyby zniszczone. Odniósł też sukces w rynku jakimś tam książkowym. I on jakby wierzy w swoje nauki i je wyznaje. Jest otwarty i szczery z ludźmi, którzy są wokół niego. Bardzo łatwo się jakby wyczuwa emocje innych i się do nich dostosowuje. Prawie jakby je absorbował. Niestety dało mu to trochę ego. Dziś był trochę inny. Jest arogancki, emocjonalny i attentive. Taki chyba... taki działający po prostu na różne ciężkie sytuacje. Co do tej arogancji, to w ogóle to nie wyczułem. Raczej bym powiedział, że jest taki troszkę głupkowato zapatrzony w siebie. Taki może jest egoistą, ale też nie o to chodzi, że patrzy tylko na siebie, tylko że takim narcyzem jest bardziej. O, teraz mi brakowało słowa. Więc tak bym go odebrał, a nie jako aroganta, ale być może jeszcze coś pokaże od siebie. Na razie wydaje się być naprawdę spoko ziomkiem. Z tym opisem i z tym talentem,
no teoretycznie powinien bardzo dobrze działać w takiej zabójczej grze, żeby czytać ludzi i wiedzieć, czego się od nich spodziewać, czy to może być bezpieczne, a czy to może być niebezpieczne. No, dostał podlaski dubbing, więc to też daje mu pewnie coś, że dużo osób będzie go w miarę lubiło. Na razie wydaje się być spoko, chociaż przyznam szczerze, że wygląda na starszego, 30 lat, z takim gniazdem, no to potężna sprawa. Ciekawy talent, spoko ziomek, bardzo przyjemny na razie, nie widać było tej jego aroganckiej strony, przynajmniej ja jej nie odczułem. Nie skupiałem się też na tym za bardzo, ale no nie odczułem. Nie była aż tak rzucająca się w oczy. No i co? Ciężko powiedzieć coś o nim więcej, chociaż go bardzo polubiłem po prologu, to może się też bardzo szybko to obrócić. Ale na razie pierwsze wrażenie zrobił takie, że to jest postać, która mi się podoba, więc no zobaczymy. Miejsce piąte. Ernest Mikola, Ultimate Archeolog, urodzony 2 lutego 1910, zmarł 17 stycznia 1405. Co daje mu wiek 34 lat, wzrost 6,2, czyli 1,88 m, 181 pounds, czyli 82 kg wagi. Kaligrafię lubi, nie lubi ognia, zginął od zatrucia, jest Finem, czyli pochodzi z Finlandii. No i według opisu jest kimś, kto zawsze poluje na wiedzę, odkrywa rzeczy, rozwija się badawczo i tak dalej. Znany ze swoich ekspedycji, niebezpiecznych poszukiwań, badania niezbadanych części świata, odkrywania nowych zwierząt, roślin, a nawet cywilizacji. Ze swoimi znaleziskami Ernest ma sławę na cały świat i jest szanowany w innych dziedzinach. Szkoda, że tragedia wydarzyła się podczas jego momentu szczytowania, w sensie jak był najbardziej popularny ze wszystkich możliwych czasów, kiedy żył. Jest trochę takim kontrolnym świrem, lubi, żeby wszystko było poukładane. Lubi traktować każdego profesjonalnie, żeby rozmowy wydawały się być takie, no właśnie, oficjalne mocno. Lubi logicznie podejść do większości rzeczy. Też ma taką no, okej stronę, która pojawia się za każdym razem, kiedy czuje się taki skonfliktowany albo zmartwiony o tych wokół niego. W swojej misji do wiedzy Ernest często bywa nierozważny i taki natarczywy, bardziej interesując się swoją ciekawością niż czymkolwiek. Ciekawski, zorganizowany i taki inconsiderate. Chciałbym zobaczyć, co to znaczy, bo w sumie nie jestem pewien. Inconsiderate. Taki nieuprzejmy, powiedzmy. Co do niego mogę powiedzieć? To jest postać taka też typu hit or miss. Na razie zrobił na mnie bardzo, ale to bardzo fajne wrażenie. Lubię takich świrów oddanych swoim talentowi. Nie wiem dlaczego często to są świry, które są związane z historią. Historię lubię, może nie aż tak. Kiedyś uwielbiałem, teraz może nie tak, żeby się tym jakoś przechwalać, albo żeby było w ogóle czymś się przechwalać. Ale nie wiem, może te postaci po prostu mają taki typ charakteru. Taki zapatrzony w siebie, w swój talent, w taką swoją wręcz małe swoje szaleństwo. No, mnie to przekonuje, bardzo dobrze się Ernesta słuchało. Nie jest to postać, którą chciałbym bardzo mieć przy sobie w prawdziwym świecie. Wydaje się być raczej męczący, ale nie zmienia to faktu, że swoje zadanie grupowe wykonuje dobrze, zaciekawił, fajnie się to ogląda w wielu scenach. Chyba będę mu nawet całkiem mocno kibicował. Zresztą ma fajny, ciekawy talent. Jest ostrożny, też dużo analizuje. No, taki typek, którego fajnie się ogląda w zabójczej grze, bo po prostu sobie radzi. Od razu widać, że raczej będzie sobie radził, no, chyba że zginie jako pierwszy, ale no, myślę, że trochę pożyje. Przechodząc dalej. Wybaczcie, tak krótko, ale widzicie już, ile już trwa jeszcze przed nami predykcje. Nie wiem, czy będziemy arty przyglądać już mocniej, zobaczymy jeszcze. Ultimate Crystal Willard, oczywiście czwarte miejsce. Ultimate przedsiębiorczyni pogrzebowa, urodzona 1 listopada 89, zmarła 25 czerwca 2021. Wiek 31, wzrost 5,7, czyli 1,73 m. Waga 141, czyli 64 kg. Lubi farbki wodne,
nie lubi PDA. Nie wiem, PDA to chyba jest jakieś takie urządzenie namierzające? Nie wiem, albo coś, które ja nie znam, z dnia w katastrofie lotniczej. Jest z Nowej Zelandii, o ile się nie mylę, tak? To jest flaga Nowej Zelandii. Wywala nam jakieś babola. New Zealand flag. No jest to flaga Nowej Zelandii. To przy Australii jest. No i co? Zobaczmy historię. Jest pracoholiczką, zawsze chce być lepsza, fascynuje ją śmierć. Wydaje się, że jest to wywołane stratą kogoś z dzieciństwa. To zmieniło się w pracę jako przedsiębiorczyni. I wystartowaniem słynnego domu pocztowego Eternal Endings. O kurde, ciekawe to jest. Nie wiedziałem, że Eternal Endings pochodzi od tego. Od jej domu pogrzebowego. To bardzo ciekawy fart. Jest znana z wyśmienitej obsługi, super sposobu na podchodzenie do śmierci, umiejętności, żeby zapewnić komfort żałującej rodzinie, kiedy potrzebuje to najbardziej, ale jej umiejętności socjalizacyjne wydają się wyłączać poza miejscem pracy. Jest bardzo introwertyczką. Często widziana jako ekscentryczka i osoba niezręczna. Woli spędzać swój wolny czas w domu, pracując nad jednym z wielu projektów. Nigdy nie daje sobie czasu, żeby odpocząć. Czy ona na pewno chce tak żyć? Krystal, jej zachowanie jest niestabilne. Często tam chyba jakoś czepia się ludzi przez malutkie rzeczy i podejmuje takie nagłe decyzje. Jest taka oddana, wycofana i niestabilna. Nie wiem, Krystal mi się bardzo podobała jako protagonistka. Spoko, fajnie się jej słucha, nie jest nudna, jest taka nowa, świeża. Z jednej strony taka spokojna, że łatwo się z nią utożsamić, a z drugiej strony na pewno nie jest taka flakowata jak wielu innych protagonistów, którzy po prostu są, żeby można było self-inserta zrobić i się poczuć w danej skórze lepiej. Bardzo fajnie to wyszło, bardzo zgrabnie, bardzo fajne designowo jest, bardzo fajne z charakteru. No na razie po prostu nic tylko kibicować, bardzo mi się podoba jako postać. Miejsce, w sumie nie mam za dużo do powiedzenia, myślę, że będzie świetną protagonistką, żeby po prostu poznawać tę historię. Miejsce trzecie, Exerfo, bo się inaczej nie da, Ultimate Fashion Designer oraz trenerka personalna. Tylko, że to jest Ultimate, a tutaj jest po prostu trenerka personalna, a Ultimate designerka modowa. Urodzone zostały 12 sierpnia 2008 roku, zmarły 17 kwietnia 2302 roku, w wieku 23 lat. Wzrost 5,6, czyli 1,70 m, waga 146, czyli 66 kg. Lubi akronimy, nie lubi ćwiczeń. Ok? Albo to jest ta, a druga, z której lubi ciężarki, nie lubi paznorci robienia. Wykrwawiła się jedna, a druga została postrzelona. Aha, ta została postrzelona w głowę, a to rzeczywiście była ta historia. Słuchajcie. A czy one obie mają jakby opis? Ok. Zawsze ciężko znajdowało się ubrania dla niej i dla jej siostry. Wygląd uważa za bardzo ważny, jest bardzo kreatywna. Sama tworzyła ubranie dla siebie i dla siostry. W końcu to hobby zamieniło się w pełną karierę. Zrobiła się bardzo sławna. Przygotowała ubrania ludziom z różnymi unikatowymi stronami ciała. Pomimo to, że osiągnęła dużo sukcesu, nie jest ona najmądrzejsza. Jest dosyć taka wycofana wobec ludzi wokół siebie. Ona myśli, ludzie myślą, że niektórzy myślą, że ona jest po prostu wkurzająca, kiedy inni uważają za uroczą. Znaczy jak? Z tej osobowości większą niż with the hair larger than life. Nie jestem pewien. Francesca na pewno będzie znała jej imię. We'll make sure you know. Upewni się, że my będziemy znać jej imię. Mhm. Jej szczerość jest taka niepewna. Kiedy traktuje ludzi tak czy inaczej, a następnie mówi coś.
i mają odwrócone plecy. I ona jest też zabawna, kreatywna i fałszywa. A jeziorka jest... Obie pochodzą z Meksyku. A jeziorka jest często w cieniu siostry. Wydaje się być niezauważona. Adriana jest introwertyczką. Nie przeszkadza jej to. Chce się nie wychylać. Chce gonić za rzeczami, które kocha. Za zdrowiem i fitness w spokoju. Jest taką mającą wpływ celebrytką i trenerką osobistą. Zapewnia ludziom rutynę, dzięki której trzymają się zdrowia. Niestety nie dostała sama Ultimate Talentu, co dało ją jeszcze wyżej w cień siostry. Na pewno jest z tym też zadowolona, jak mówi. Adriana silnie zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Zawsze idzie naprzód, nieważne jak źle jest. Jej nieprzyjacielskość może sprawić, że wydaje się być bardzo straszna, ale ona traktuje wszystkich wokół siebie z szacunkiem, nawet jeżeli go jej nie oddają. Jest bardzo ciężka, żeby się z nią zaprzyjaźnić i często będzie próbowała trzymać się siebie, tak jak to jest możliwe. Nie mówiąc na luz to, co jest dla niej ważne. Cechy to poważna, silna i aloof. Aloof oznacza z dala, teraz zdystansowana to oznacza. Dobra, co do sióstr, wydaje się być ciekawe. Są to stereotypowe, taka jedna silna, druga taka głupsza i mniejsza, druga silna i taka poważna, ale słuchajcie, taka postać nie może kompletnie wyjść, na pewno czymś zeskoczy. No, bardzo dużo opcji, w którą stronę może iść. Na razie mi się osobiście mega podoba, właściwie podobają, mówię o dwóch siostrach naraz. No i myślę, że jeżeli nie będą szły w jakąś taką nie wiadomo co, w sensie, nawet jak już Francesca zaczęła męczyć, to zaraz pojawia się Adriana i dodaje coś mądrego, przez co fajnie się ich słucha. No i tak nawet jeżeli ta zaczęła przez bardzo smęcić, to zaraz ta rozweseli atmosferę. No bardzo fajnie się uzupełniają i myślę, że ciężko mi by było dać tej słabą ocenę ogólnie. Nawet wiadomo, no nie, no po prostu takie postacie, one mają szokować, prawda? To jest coś, czego się nie spotyka. No tutaj to już jest skrajność skrajności, ale no ogólnie jest często taki moment, gdzie dostajemy postać, która no widać od razu, że będzie tą taką szokującą postacią. Tutaj no po prostu to aż wielki telebim, świecący neonowo i to taki, że aż człowiek dostaje ataku padaczkowego. Tak bardzo krzyczy te postacie, że są wyjątkowe i że są ciekawe. No i na razie naprawdę takie się zapowiadają być. Nie mówię, że są jakieś niesamowicie dobre, ale fajna synergia pomiędzy nimi. Niby jest ta kłótnia, niby nie jest ta, niby nie ma tej kłótni. No są takie... Na pewno coś wniosą, nie będą puste, a to jest niesamowicie ważne. No, trafiły w dobre ręce tak naprawdę, jakby nie patrzeć. Miejsce drugie, srebrny medal, no i od razu poznacie miejsce pierwsze. To nikt inny jak Tairi. Ansari, no pewnie spodziewaliście się, że słoneczkę walnę wysoko, ale na razie to jest totalna waifu. Co do Tairi, to jest chyba flaga Iranu? Zaraz zobaczę. Iran albo jakiś coś w tym stylu? No trafiłem, to jest Iran. Przynajmniej to, co widzę tutaj na necie. Ultimate statystyczka, 20 października 2018 urodzona, 9 lutego 2048 zmarła, wiek 29, wzrost 5,10, czyli... o nie. 5,10, 5,11, 5,12... Nie, to niestety tak nie działa. No ale to ma, no... Między 5 a 9... Między jest... 5,9 a 6. Ma około 1,80 m. No niestety 5,10 to jakoś nie da się to za bardzo zapisać, każe. No ja nie umiem na tej stronie to wpisać. Około 1,80 m. Waży 192, czyli waży 87 kg. Lubi klimatyzatory, nie lubi komplementów. Z dnia wypadku window. Okej, okay. A czy ja w ogóle podałem przyczynę? A tak, podałem, strzał głowę, już się zaplątałem. Niesamowicie inteligentna, zrobiła wiele wynalazków w świecie technologii. Na światodawaniu, na robotyce, matematyce. Specjalizuje się w statystyce. Oferuje tam jakieś firmowe porady dla największych korporacji.
ma dużo siły, dużo mocy, takiej w sensie ma dużo władzy. Może dawać duży rozrost firmom w krótkim czasie, przez co jest bardzo poszukiwana przez firmę. Jest optymistyczna. Uważa technologię za odpowiedź na największe problemy świata. Jest też wielkim nerdem, kocha popkulturę i technologię i optymizm i miłość do nauki czasami może... No, często odpada, że technologia po prostu naprawi wszystko. W końcu. Tairi jest niesamowicie leniwa, wybiera najłatwiejsze opcje, nigdy nie pracuje więcej niż trzeba. Jest nerdowska, optymistyczna i leniwa. Może jest leniwa, może jest trochę takim niechlujem, lubiącym w nosie, ale w sumie zaciekawiła mnie niesamowicie. Wydaje mi się, że to może być najbardziej taka antagonistyczna postać. Cwana, manipulująca, ale w taki wyszukany sposób, nie taki zwykły, ale taki po prostu bardziej sterująca ludźmi niż ich wrzucająca w jakieś konkretne sytuacje, nakierowująca w taki bardzo subtelny i fajny sposób. Poza tym na pewno się wydaje być inteligentna, myślę, że będzie mogła, nie wiem czy będzie chciała, ale na pewno będzie mogła sporo namieszać, na to też liczę. No, ciekawa po prostu babka, w sumie ostatnio ją poznaliśmy i trzymała się w tajemnicy do samego końca, wydaje się być wgarnięta, na pewno w jakąś rolę ważną też odegra fabularnie, widzę jej na przykład gniącą w pierwszym czy drugim rozdziale, widzę ją kompletnie idącą gdzieś dalej, dodającą od siebie, no to co dodaje na ten moment. Ogólnie bardzo pozytywnie, bardzo fajne wrażenia i myślę, że to może być jedna z fajniejszych postaci, która nawet być może z czasem wleci na topkę, top 1, ale też gdzieś tam w jej oczach widzę, że może spaść. No zobaczymy, na pewno będę mocno obserwował, bo to jedna z ciekawszych. No i miejsce pierwsze, osoba, o której już sporo mówiłem, absolutnie zakochany jestem w jej postaci. Rosjanka Ultimate, wieszczka, słoneczka, morozowa. 28 grudnia 78 roku się urodziła, zmarła w roku moich urodzin. 24 lipca, no oczywiście z lipca nie jestem, tylko z listopada, ale mój rok, 96, wiek 17 tylko, wzrost około też 1,80 m, nie wiem, te 5,11 nie jestem pewien, ale to jest coś tam około 1,80 m, waży 119 lbs, to jest haleciutka, bo waży niecałe 54 kilo, lubi wulkany, nie lubi tanktops. Tanktop to jest chyba, nie wiem czy to nie jest taka żonobijka. No jest taka, znaczy no może, no u nas to bardziej to żonobijka, wiecie, taka na cienkich rękawkach koszuleczka. Zmarła z hipotermii, no to w sumie pasująco do regionu. Dziwna osoba, cały czas jest zimno i zakłada najgorsze rzeczy. Ona nie chce zmienić tego, że nie za bardzo się dogaduje z ludźmi. Ma dziwną zdolność, mogącą przewidzieć rzeczy wokół niej, takie jak wydarzenia życiowe, katastrofy, a nawet śmierci, niestety słoneczka. Często kopie leżącego. Jest ciężko powiedzieć, czy przewidywania, które mówi, są prawdą, czy są po to, żeby cię nastraszyć. Jest sprytną dziewczyną i może być przebiegła, kiedy ty chce, a przez jej przez to, jak się zachowuje, rzadko współpracuje, jej zdolności i osobowość. No zaciekawiły wszystkich wszędzie. I wszyscy chcieli dowiedzieć się. Skąd ona ma tą supernaturalną zdolność, ale nie pojawił się ostateczny dowód. Na trzeciej predykcję uratowały niezliczoną ilość żyć i zabrały wiele. Patrząc na to, jak bardzo bezmyślnie działa. Jest sprytna, ostrożna i apatyczna. No, słuchajcie, już o słoneczce mówiłem sporo. Ciekawa, intrygująca, fajny talent, ładna z urody, no ciekawa, taka mieszająca już na początek, ale nie w taki sposób, że miesza, tylko taka bardziej przez swój taki czani bio klimacik, więc taka żyjąca trochę w swojej bańce. No bardzo pozytywne pierwsze wrażenie, nie mówię, że jest, wydaje mi się, że Tahiri będzie raczej ciekawsza, ale jakby słoneczka trochę pożyła, to myślę, że będzie dawała dużo kolorytu i ona przez przeciwieństwo do Jung-Huna, czyli tego pilota, którego na samym początku oceniałem, ona ma potencjał, żeby pójść w którąś stronę, ma potencjał, żeby z kimś w jakąś fajną przyjaźń wejść, no zresztą już teraz się kręciła bodajże z Petrą i właśnie z Tahiri. Więc w sumie dwie moje ulubione postacie tam były, jakby teraz na to spojrzeć, Tahiri i Soneczka.
No, duża jest tutaj opcji, w której stronę jej postać może pójść, ale będę jej niesamowicie kibicował i no, totalnie pęknie mi serce, jeżeli bardzo szybko by odpadła. Szczególnie, że no, przez ten talent może być tak, że ona dosyć szybko zleci, ale no, mam nadzieję, że jednak jakoś uda jej się utrzymać, no bo to by było naprawdę strasznie smutne. Więcej powiem, bardzo dużo też mówiłem o postaciach podczas samej gry, więc nie chcę tutaj robić wielkiego podsumowania, szczególnie, że już mam rodzinę, a chciałbym jeszcze zrobić szybkie predykcje. No i tak, no chyba bez większego zastanowienia, robię to po raz pierwszy tak na żywo. Tylko sobie piszę morderca i ofiara. W drugim rozdziale morderca i ofiara. W trzecim rozdziale daję wstępnie, no wiadomo, nigdy wiadomo, morderca, ofiara, ofiara. W czwartym rozdziale daję mordercę i ofiarę. W piątym rozdziale daję mordercę i ofiarę. No i teraz tak, Jung-Huna dam na ofiarę, czyli pilota daje na ofiarę drugiego procesu. Jung-Hun. Pokazuję tylko, żebyście wiedzieli, bo pewnie jeszcze nie ogarniacie, a powinniście już. Ja na też jeszcze nie ogarniam, spokojnie. Czyli jakbym poznał, jakby ktoś mi dał listę imion i obrazków, to na luzie bym dopasował, ale jeszcze nie pamiętam na pamięć. Więc on daje go jako ofiarę drugiego procesu. Bonnie Clark. Może to morderczyni jakoś szybko, nie widzę jej przeżywającej zbyt długo. No, powiedzmy, że dam ją jako morderczynię w... Albo jako... Dobra, na razie ją zostawiam. Fernando Gomez, czyli surfer. Myślę, że Fernando może być pierwszym mordercą. Chociaż to jest mięsiak, on powinien dłużej przeżyć. To dam go... Dobra, też na razie go zostawię. Zhao Ying, czyli nasza śpiewaczka, na razie dałbym jako ofiarę jedną z dwóch w trzecim rozdziale. Zhao Ying. To oczywiście jest ta paniusia. Myślę, że... Chociaż no, typowałem ją jako potencjalną morderczynię, ale no myślę, że na razie dam ją jako ofiarę. Petra Nightingale. Petra Nightingale myślę, że może przetrwać całość. Surf. Myślę, że Petra. Zaraz to wam wszystko oczywiście przeczytam, jak to zrobię. Petra Nightingale to jest oczywiście ona. Co do Julio, widzę go jako ofiarę. Mówię, myślę, że on będzie ważny, ale on może też zginąć w pierwszym rozdziale, tak na przekór wszystkiemu, ale myślę, że jeżeli przeżyje dłużej, to go osobiście widzę jako mordercę czwartego rozdziału. Julio. Julio. Nirenda. Nirenda. Jak bym go widział. O Jezu, coś mi się tutaj tak napisało dziwnie. Nirenda, dobra. Dalej, jeżeli chodzi o Daniela Palsona. No... Widzę, jakby przetrwał długo, ale czy aż tak długo? Myślę, że, Daniel może być... Na razie go skipuję dalej. Vivian Wright. Gdzie ona jest? Vivian Wright jakoś tak... Wygląda mi bardziej na ofiarę. Myślę, że ona może zginąć w trzecim rozdziale, Vivian Wright. Tar trochę mi śmierdzi tym zginięciem w tym rozdziale. Dalej, rankingiem swoim ideą oczywiście. Janish Diol. Janish myślę, że może być spokojnie mordercą drugiego rozdziału. Bardzo mi to pasuje, nawet jak nie pierwszego, ale daję na razie drugiego. Dalej mamy Estebana. No Esteban, jeżeli nie zginie w pierwszym rozdziale, to myślę, że przeżyje przynajmniej do piątego i tam może być mordercą Naoyuki Arai. Dalej, jeżeli chodzi o Omara Dembele, nie wiem dlaczego, ale czuję, że Omar w pierwszym rozdziale odpadnie, teraz mnie to wzięło. Myślę, że Omar może być mordercą w pierwszym rozdziale. Chociaż to on ma bardzo dużo potencjał, żeby być postacią, która będzie no, te relacje dawała, nie? Morderca albo ofiara pierwszego rozdziału, tak go widzę. Dalej Ernest Mikola. Ernest Mikola to jest oczywiście ten pan. Ernest Mikola. Jakoś tak...
Myślę, że może być... Morderców czwartego rozdziału? Ernest Mikola? Znaczy ofiarą, przepraszam, i mordercą? Morderca, ofiara czwartego rozdziału? Mordercą jest Mulio? Dalej... Krystal, no myślę, że przeżyje całość. O, może te przeżycia jeszcze podawać. Właśnie, właśnie. Choć wiesz co, ten Ernesta ja też bym dał jako przeżytego. Ernesta daje jako przeżytego. Więc Ernest przeżywa, Krystal przeżywa. Przeżywa, no to są trupy, ale no wiecie o co chodzi. No... Siostry Rivera daje mimo wszystko jako morderczynię trzeciego rozdziału. Więc daje... Adriana oraz Franciszka Rivera. Myślę, że mimo wszystko one w trzecim rozdziale na pewno odpadną, ale w którą stronę to nie wiem. Ale stawiam na morderczynię, albo jedna z nich będzie morderczynią, ale obie zostaną skazane. Dalej, Tairi. No Tairi szczerze powiedziawszy wygląda mi na ofiarę piątego rozdziału, albo czwartego. Czwartego rozdziału, damy jako ofiarę czwartego rozdziału. Tahiri Ansari. Dalej mamy Słoneczkę. Słoneczka. Boże, żeby nie odpadła w pierwszym. I ta Słoneczka jest tutaj. No niestety, jakbym nie spojrzał, nie widzę jej przeżywającej piątego rozdziału. No ale cóż, nadzieja umiera ostatnia. Damy ją jako ofiarę piątego rozdziału. Ale ona chyba w pierwszym odpadnie. Boże, coś tak czuję. Że ten Omar i Słoneczka odpadną w pierwszym rozdziale. Słoneczka Morozowa, no i teraz został tak, to tam jeszcze nie został wytypowany. Omar Esteban, a Esteban w sensie Naoyuki został wytypowany, Janisz tak, Vivian tak, Daniel. No Daniel, no to Danielowi bym chyba wytypował w takim wypadku. Daniela wytypuję jako ofiarę pierwszego rozdziału. Daniel Paulson, to jest... To jest oczywiście Daniel, to jest ten okoleś. I czy to jest wszystko? Milio Petra jest jeszcze. Petrę gdzieś wtypowałem ostatecznie? Nie wtypowałem. A, jedno survivorkę, dobrze. Zoink jest wytypowana, Fernando Gomez. Znaczy Fernando mógłby wtedy przeżyć. Fernando Gomez to jest oczywiście surfer. O tak o. Bonnie Clark też jest. Też nie wytypowana jeszcze. Czy wytypowana? Niewytypowana. I Yun... Yun Jung. Yun Jung jako ofiara. Wiesz co? Ostatecznie jakbym miał wytypować... To zrobiłbym małe przejście. Bo byłoby tak. To tutaj daję. Tego pana. Już wam wszystko za chwilę przestałem, tylko sobie to dopnę na liście. Tego jeszcze, Fernando Gomeza musiałbym gdzieś wsadzić. Fernando Gomez też wygląda na takie, co by mógł szybko zabić, co? Dobra, słuchajcie, chyba już mi się coś układa w głowie. Uwaga, byłoby to tak. Czy mi czegoś nie brakuje, jeżeli chodzi o postaci? Chyba nie brakuje. No to by było tak. Zaszło parę zmian, więc już wam przedstawiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Wszystko się zgadza. Pięć ocalałych, oczywiście według schematu. No tak, pierwszy rozdział to Fernando Gomez, czyli on, zabijający Daniela Paulsona, czyli jego. Tak myślę. Najstarszy uczestnik może szybko bardzo odpaść. A Fernando wygląda takiego, który bardzo szybko impulsem pójdzie i wykorzysta siłę i zaufanie innej osoby. W drugim rozdziale zabija Janisz Diol i zabija nikogo innego jak Yun Jong-huna. Drugi rozdział to był. Dalej, rozdział trzeci, bliźniaczki, właściwie jedna z nich, stawiam, że ta, chociaż ta jest bardziej inteligentna, zostawiam, że ta. Zabija Zhao Ying oraz Omara Dembele. Te dwie ofiary są trzeciego rozdziału. Dalej, rozdziale czwartym Mulio zabija Tairi. A w rozdziale piątym
na Yuki zabija Słoneczkę. I to są wszystkie trupy. Od razu zaznaczam, że mamy jakieś dziwne przeświadczenie, że ten rozdział piąty, który wytypowałem na Yuki zabijając Słoneczkę, to będzie rozdział pierwszy. Nie wiem dlaczego, ale wolę to powiedzieć, bo może właśnie wieść Bobru się odpalił i to wyczuł. Także tak bym to wyglądało z mojej strony. Wtedy ocalałym byłaby Krystal. Byłaby ocalałą osobą Petra. Byłby ocalał osobą Ernest. Byłaby Bonnie. I byłaby Vivien. Takie są moje typy. Jestem bardzo ciekawy, jakie są wasze typy. No, materiał oczywiście wyszedł dłuższy niż planowałem, no ale cóż, standard jak Jartalala. To ostatecznie na ten moment zamyka serię z tej gry fanowskiej. Wy oglądacie ten odcinek, już wam mówię kiedy. Znaczy wy wiecie, kiedy to oglądacie, ale kiedy ja to wrzucę, to muszę sobie zobaczyć. Wy oglądacie to w sobotę, także już od poniedziałku prawdopodobnie zaczynamy serię z Danganronpy Heartless Deceit. Zobaczymy, co tam będzie. Tam już chyba na ten moment będzie 6 odcinków z 8 dostępnych, więc pewnie jak będą wychodziły ostatnie, no to nie wiem, jak będę jeszcze oglądał, ale prawdopodobnie jeden odcinek Heartless to będzie jeden odcinek mój, chyba że te Heartless są jakoś bardzo krótkie, ale one chyba mają pół godziny, więc myślę, że to będzie dosyć dobrze wymierzone. Trochę jak oglądaliśmy serię z Dispertime, to tutaj bym chyba zrobił tak podobnie, chyba że będzie jakoś bardzo szybko leciało, więc zobaczymy. Także, ach, jeszcze miała być arty, ja się już tak żegnałem, ale wiesz co, te arty chyba musimy zachować na kiedy indziej, bo naprawdę długi odcinek wyszedł, dużo dłuższy niż planowałem. Chelsea Jane, wyjdziemy z całej gry? Nie wyjdziemy z całej gry. No bo tych artów jest tutaj bardzo dużo, ja mogę wam je przeklikiwać przy okazji. W ogóle to strasznie to wygląda, to dużo lepsze są te wersje. No i moi drodzy, bardzo ciekawie zapowiadający się fangame, bardzo kolorowe postacie. To co chciałem wam zauważyć, co was może by zdziwiło, o to są wycięte w ogóle postacie, które nie dotarły, to przede wszystkim ta super wygląda. I ta w sumie też. To przede wszystkim to, że ranking jest zdominowany całkowicie, to pixel arty nieużyte, przez kobiety. To się nie wiem, gdzieś to się na pewno zdarzyło, ale bardzo rzadko się zdarzało. I po prostu, no ja jestem w totalnym szoku. Jestem w ogóle ciekawy, co z tą babką z samolotu. Dodaję, że na tym sklepie jej nie ma. Tak oryginalnie miał wyglądać cały dom. No i powiem wam, że po prostu, no, kobiece postaci naprawdę... A, to wszystko, nie było tego jednak tak dużo. Jestem po prostu niesamowicie ciekawy, jak te kobiece postaci będą sobie dawały radę, bo tak jak często mówię, według mnie bardzo ciężko, znaczy ogólnie wydaje mi się, że w Zabójcie że ciężko napisać ciekawą i nieszablonową postać kobiecą. Nie jest to skierowane żadnym seksizmem czy czymkolwiek, po prostu tak. To jest fakt, który w sumie nawet nie wiem do końca z czego wynika. Chyba przez to, że bardzo łatwo przesadzić i zrobić z postaci Rambo typu takiego jak... Będzie niesamowicie waifu, niesamowicie potężna, wszystko będzie wiedziała, wszystko będzie umiała, wszystko będzie wychodziło. A z drugiej strony łatwo zrobić taką głupią babeczkę, która ma jakiś talent typu, nie wiem, Ultimate, oglądaczka seriali na Netflixie i po prostu nic nie wnosi swoją postacią. U facetów to jest trochę mniej widoczne, bo faceta można bardzo łatwo zrobić mięśniaka. Będzie głupi, ale co z tego, to mięśniak, to się na coś przyda. Bardzo łatwo zrobić wyszczekanego gościa, bo to zawsze się kojarzy właśnie ten chłopak z takim wyszczekaniem. A u dziewczyn to jest trochę trudniejsze, więc to, że wyszły tutaj cztery panie na podium, bo Krystal, Bliźniaczki, Tairi oraz Słoneczka, no to jest coś niesamowitego. I coś, co na pewno warto docenić i co warto śledzić. Ale jestem ciekaw waszych zestawień, czy wy też będziecie tak lubili te postacie, które ja, czy być może ktoś uwielbia Yunjin Huna, a może Boyin Clark? Dawajcie znać, koniecznie wystarczy krótki ranking, ja pamiętajcie, że wszystko czytam, nie na wszystko odpisuję, no bo mój ranking już znacie, ja nie mam nic do dodania. Z chęcią poczytam za to właśnie wasze rankingi. No i cóż, to chyba tyle. Drugi odcinek wyszedł, ale tak jak mówię, już od poniedziałku zacząłem kolejną serię. Do tej oczywiście wrócimy, gdy tylko będzie nowy epizod, bo na pewno czekam, na pewno czekam. To jest chyba jeden z bardziej obiecujących fangame'ów, jakie są. No mówię, Project Eden's Garden będzie miał potężnego przeciwnika i bardzo mi boli to, że taka seria nie przyjmuje się tak samo jak Eden's Garden, bo nie mówię o moim kanale, mówię ogólnie o świecie, bo według mnie naprawdę zasługuje na totalne rozpoznanie.
ten Chapter Zero, Well Prologue, był naprawdę bardzo fajny. Wszystko z mojej strony, dziękuję wam za uwagę. Zostawcie po sobie jakiś raz, zostawcie właśnie ten ranking. Zostawcie suba, żeby być na bieżąco z tą oraz przyszłymi seriami, bo prosiliście mnie o parę, a ja te wszystkie serie przygotowuję. One są zapisane na liście, one tylko czekają na odranie czy też obejrzenie. Także, no, jeżeli zasubskrybujecie, nie przegapicie, prawda? Prawda. Wszystko z mojej strony, zapraszam was również na streamy. Codziennie oprócz soboty od godziny 17 streamuję przeróżne gierki. Twitch TV, Mr. Bobru, macie link w opisie. Wpadajcie. Wszystko z mojej strony, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.